Władimir Megre, Anastazja. Kogo żądlą pszczoły? Na każdej działce powinna być jedna pszczela rodzina. Powiedziałem Anastazji, że u nas tylko niektórzy ludzie mogą hodować pszczoły. Tej sztuczki uczą się w specjalnych szkołach, ale nie każdy może tę wiedzę posiąść. Anastazja odpowiedziała: to, co robicie dla życiowego zabezpieczenia pszczelej rodziny, często przynosi odwrotny skutek. Przez ostatnie tysiąclecia tylko dwóm ludziom na Ziemi udało się zrozumieć te unikalne żywe stworzenia. Byli to zakonnicy, którzy zostali beatyfikowani. Można o nich przeczytać w książkach znajdujących się w klasztornych księgozbiorach. Dobrze, wobec tego jak należy obchodzić się z pszczołami na działce? Po prostu trzeba zrobić gniazdo podobne do występującego w naturalnych warunkach. Dalsza praca będzie polegała tylko na tym, żeby zbierać część miodu, wosku i innych produktów stworzonych przez pszczoły. Przecież one będą żądlić ludzi. Jakież to będzie relaks na działce, gdy człowiek będzie w wiecznym strachu? Pszczoły żądlą, kiedy człowiek sam agresywnie do nich podchodzi. Macha rękami, boi się, jest agresywnie nastawiony nie tylko do pszczół, ale do kogokolwiek. One to wyczuwają, bo nie przyjmują promieniowania wszelkich ciemnych odczuć. Ponadto mogą żądlić te części ciała będące w stanie zapalnym, który z kolei wywołany został chorobą jakiejś części organizmu ludzkiego, albo te miejsca, gdzie przerwany został obłok energetyczny lub nastąpiło inne naruszenie równowagi. Wiecie, jak efektywne jest leczenie przez pszczoły choroby, którą wy nazywacie zapaleniem korzonków? Nie jest to jedyne schorzenie, które one potrafią leczyć. Gdybym miała ci opowiedzieć wszystko, co wiem i jeszcze to udowodnić, tak jak tego chcesz, to musiałbyś przeżyć u mnie nie 3 dni, ale wiele tygodni. Współcześnie dużo się mówi o pszczołach, a ja wniosłam tylko mały kawałek wiedzy. Uwierz mi, proszę, że one są bardzo pożyteczne. Zasiedlić rodzinę w takim ulu jest bardzo łatwo. Trzeba wsypać do ula pszczeli rój, a przedtem położyć kawałek wosku i miododajną trawę. Żadnych zrobionych ręcznie ramek i wytłaczanek woskowych nie należy wstawić. W przyszłości, kiedy pszczele rodziny będą żyły na kilku sąsiednich ogródkach, pszczoły będą się roiły same, będą same zajmować wolne ule. A jak zabierać im miód? Otworzyć dolną pokrywę, oderwać wiszący plaster i zabrać zasklepiony miód i pyłek. Nie wolno postępować zbyt zachłannie. Powinno się zostawić część miodu pszczołom na zimę.